Kornel, moim Państwa gościem z Zarzeń.pl. Tomek, przed chwilą rozmawiałem z trenerem Robertem Pryglem, powiedział takie zdanie: ja jestem gotowy, mogę po prostu z samolotu przyjechać do Radomia i trenować z zespołem. To znaczy, że ten turniej Mistrzostw Europy nie był tak bardzo dla Ciebie wyczerpujący? Na tyle czuję się na siłach? Nie, znaczy nie tyle wyczerpujący, ale nie mogłem się doczekać tego sezonu przyszłego w lidze. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, trenowanie i mieszkanie samemu w mieszkaniu tak naprawdę, ale ten turniej na Mistrzostwach Europy był dość wyczerpujący i męczący, ale tak jak mówię, nie mogłem się po prostu doczekać przyszłego sezonu. Otwarcie mówiliście wszyscy w kadrze przed Mistrzostwami Europy. Jedziemy po złoto. To się udało zrealizować. To znaczy, że było bardzo łatwo? Czy przeciwnicy byli w Waszym zasięgu i po prostu bez żadnych problemów sięgnęliście po to złoto? Znaczy, to było tak, że rok temu w kadetach wygraliśmy 3 złote medale, tak naprawdę bez żadnej porażki meczowej i wiedzieliśmy, że będziemy faworytami. Chcieliśmy to utrzymać, zdobyć ten złoty medal na Mistrzostwach Europy Juniorów i to można powiedzieć, że byliśmy pewni siebie, że jakaś może soduwa nam przywaliła do głowy, ale my uważamy, że po prostu byliśmy bardzo dobrą drużyną na tych mistrzostwach, dobrze graliśmy, trener też to potwierdza, dlatego może taka pewność siebie pomaga nam, może jesteśmy taką drużyną, która to pasuje. Dlatego podtrzymujemy zdanie, że tak samo chcielibyśmy na Mistrzostwach Świata za rok zdobyć złoty medal. Dziebrowski, moim Państwa gościem, jakoby w pierwszej kolejności oczywiście gratuluję wywalczając do tego medalu. Powiedz mi, było aż tak łatwo i przyjemnie, bo każde spotkanie wygrywaliście bardzo pewnie, aż do samego finału, gdzie spotkaliście się z Ukrainą. Chyba najtrudniejszy pojedynek był chyba z Rosją w półfinale. Czy zgodzisz się z tym moim zdaniem? Dziękuję bardzo. Tak, myślę, że najtrudniejszym spotkaniem na Mistrzostwach był właśnie półfinał z Rosją i wydaje mi się, że to oni powinni grać z nami w finale. Natomiast zawalili sobie sprawę, ponieważ przegrali z Włochami w grupie. No i trafili na nas w półfinale. Także odebraliśmy im szansę grania o złoto. I jeszcze jeden był ciężki mecz. I to był pierwszy mecz właśnie z Francuzami, kiedy to przegrywaliśmy już 2-0. Natomiast podnieśliśmy się i wygraliśmy 3-2. W czym tkwiła siła waszego zespołu? Bo powtarzaliście od samego początku, w szczególności ty, że tym samym składem chcecie powtórzyć wynik, który osiągnęliście w kadetach. W czym tkwi ta siła wasza? Znaczy, myślę, że siła tkwi w naszej mentalności i charakterze, bo ponieważ każdy z nas jest walczakiem i zostawia kawał serducha na boisku. No i może mamy też przewagę nad innymi drużynami, ponieważ 11 na 12 zawodników było zespoły, także przebywaliśmy ze sobą niektórzy nawet przez 3 lata, 24 na dobę, także budowała się między nami taka naprawdę mocna więź. Powiedzmy, Tomek mówię, Jakub na sam koniec, za tobą pierwszy trening razem z Tomkiem oczywiście. Jak oceniasz ten pierwszy dzień wspólnie z nowymi kolegami? No i było widać chyba już taką minimalną rywalizację między tobą a Jakubem Bołądziem i Bartkiem Bołądziem. Ja tak to odbierałem, takie jeden mocniejszy atak, drugi to samo. Jak ty to widzisz? Znaczy nie, ogólnie jako pierwszy trening odbieram bardzo pozytywnie. Jesteśmy z Tomkiem nastawieni, jesteśmy zwarci, gotowi do ciężkiej pracy. Natomiast rywalizacja jak rywalizacja. Wiadomo, że każdy będzie dawał z siebie wszystko na treningu i każdy będzie chciał grać jak najwięcej także. Myślę, że to normalne.